proszę Państwa, i znowu pławimy się w interaktywności. Odpowiadam na Państwa pytania, za które bardzo dziękuję. No i przechodzę do rzeczy. Pan Piotr Wardęga pyta, biorąc pod uwagę, że największym problemem budżetowym co roku jest budżetówka, to w jaki sposób obkurczyć tę część wydatków bez wyprowadzania setek tysięcy państwo etatystów, na przykład Kodomici wersja 2.0. No, największym problemem jest nie tyle budżetówka, bo pewien zakres, że tak powiem, pracowników państwowych w każdym państwie istnieje pewna ilość i to nie jest jakaś patologia. Natomiast patologią jest rozdymanie sfery budżetowej, czyli krótko mówiąc, biurokratyzacja państwa. Powiem tak, że zgodnie z takim poglądem wolnorynkowym, a jednocześnie z zasadami państwa wolnościowego, trzeba wrócić od takich podstawowych, jak gdyby fundamentalnych pytań. Co to jest państwo? Państwo to jest monopol na przemoc. W związku z tym państwowe powinny być te dziedziny, których wspólnym mianownikiem jest przemoc. Jakie to dziedziny? Ano wojna i siły zbrojne, bezpieczeństwo wewnętrzne i wszystkie tam policje jawne, tajne i dwupłciowe, pion śledczy i niezawisłe sądy, czyli wymiar sprawiedliwości, polityka zagraniczna. To się wydaje takie dziwne, ale wiecie Państwo, w polityce zagranicznej element siły jest bardzo istotny, w związku z tym polityka zagraniczna. No i jeszcze w państwowej gestii musi być ten pion, który zbiera na to wszystko pieniądze, więc resort finansów. I to wystarczy. I to wystarczy, natomiast wszystkie inne dziedziny nie muszą być wcale państwowe i ta sfera budżetowa nie musi być wcale tak rozdęta, jak jest. Jeszcze jeden argument za takim rozwiązaniem przemawia. Otóż państwo posługuje się językiem przemocy. Rząd nie wysuwa propozycji, a w każdym razie nie powinien wysuwać propozycji. Rząd powinien wydawać rozkazy, bo w przeciwnym razie państwo i w ogóle stosunki społeczne się zaczynają anarchizować. Tymczasem w sferze na przykład gospodarki rokowania są konieczne. Układanie się jest konieczne, kompromisy są konieczne i dlatego ta sfera i inne sfery, na przykład edukacji, nie powinny być państwowe, dlatego że wtedy następuje zaburzenie tych naturalnych zależności. I to jest moja odpowiedź na pytanie pana Piotra Wardęgi. Trzeba obkurczać, no nie wiem, czy stopniowo, czy od razu, bo to od razu to były rzeczywiście paroksyzmy, ale ci urzędnicy to są ludzie inteligentni, więc oni by bardzo szybko znaleźli sobie, a nawet stworzyliby sobie jakieś takie możliwości pracy pożytecznej, bo ta praca, którą większość z nich wykonuje, polega na utrudnianiu życia innym ludziom, więc to jest tylko niepotrzebna mordęga i niepotrzebne koszty. Proszę Państwa, przechodzę do następnego pytania. Pan Sławomir Hartliński. Sławomir Kwiatkowski, pytanie w jego imieniu, ja tylko przekazuję. Więc pan Sławomir Kwiatkowski pyta, czy pisze do mnie: szanowny panie Stanisławie, podczas pańskiego spotkania w Łodzi zadałem panu pytanie o szabezgoństwo polskich nauczycielek, które karmią dzieci Holokaustem. Jako przewodnik miejski zauważam to bardzo często. Dzieci z miasta czterech kultur są obeznane właściwie tylko z jedną z nich. Nie miałem sposobności rozwinięcia mojego pytania. Chętnych było wielu, a czasu mało. Dlatego pozwolę sobie zrobić to w moim liście. Zasugerowany wykładem pani Ewy Kurek przeczytałem esej Andrzeja Niemojewskiego pod tytułem Dwużydzian Polaka.
Autor wprawdzie opisuje zjawisko, ale nie wyjaśnia jego przyczyny, podobnie zresztą jak pani Ewa Kurek. I stąd moje pytanie. Czy przyczyną jest religia katolicka, będąca de facto przeformowanymi wierzeniami sekty judejskiej, która tłumaczy ludziom, że Bóg stał się Żydem albo Żyd Bogiem? No, wydaje mi się, że nie jest tak, jak pan myśli. Chrześcijaństwo, w ogóle nie tylko religia katolicka, w ogóle chrześcijaństwo, to nie są przeformowane wierzenia sekty judejskiej. Jest zasadnicza różnica między sektą judejską a chrześcijaństwem. Otóż sekta judejska, mimo pewnych podobieństw rzeczywiście, sekta judejska opiera się na obietnicy, jaką Stwórca Wszechświata złożył pewnemu koczownikowi w głębokiej starożytności, że jak ten koczownik go będzie tam wychwalał i bił przed nim pokłony, to Stwórca Wszechświata w rewanżu uczyni go ojcem wielkiego narodu, no i temu narodowi da jako miejsce zamieszkania przestrzeń między wielką rzeką egipską, czyli Nilem, a rzeką wielką, rzeką Eufrat. No, wszystkich tych, którzy nie są potomstwem tego koczownika, ani też nie wybierają się mieszkać, żeby mieszkać tam w tym rejonie, ta obietnica nic właściwie nie obchodzi, bo co to by nas miało obchodzić? Więc obietnica sekty judejskiej ma charakter polityczny i ekskluzywny, bo to tylko jednej grupie Stwórca Wszechświata coś obiecał, a wszystkim innym według sekty judejskiej niczego nie obiecał. Tymczasem chrześcijaństwo, i tu jest pewne podobieństwo, też opiera się na obietnicy, którą złożył Jezus Chrystus swoim wyznawcom. Ta obietnica ma charakter uniwersalny i niepolityczny, dlatego że ona polega na tym, że jeśli ktoś uwierzy w Jezusa Chrystusa, no to będzie zbawiony, czyli będzie obdarzony darem nieśmiertelności i w dodatku nieśmiertelności szczęśliwej. Warto zwrócić uwagę, że w przypadku sekty judejskiej właściwie przedmiotem nie jest człowiek pojedynczy, osoba. Przedmiotem jest naród. Osoba się właściwie nie liczy. Przedmiotem troski Stwórcy Wszechświata jest plemię. Żeby to plemię przetrwało, a jaka będzie kondycja poszczególnych jego członków, to już Stwórcy Wszechświata specjalnie to nie obchodzi. No i to są te różnice zasadnicze, więc Bóg nie stał się Żydem albo Żydem. A jeszcze druga różnica jest taka, że judaistyczna sekta, jak pan to nazywa, jest wprawdzie monoteistyczna, ale nie jest do końca pewne, czy to jest monoteizm, czy to jest monolatria. Bo Żydzi wprawdzie wierzą w jednego Boga, ale przynajmniej w czasach mojżeszowych nie wykluczali, że istnieją też inni bogowie, tylko oni tam nie zamierzali im bić pokłonów. Ale no więc to jest monolatria, coś takiego nazywa się monolatria, podczas kiedy chrześcijaństwo jest absolutnie monoteistyczne, to znaczy uważa, że istnieje tylko jeden Bóg i że on występuje w trzech osobach jako Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Więc jak pan widzi, z Żydami nie ma to nic wspólnego. To jest tylko teraz takie następuje taka judaizacja chrześcijaństwa. W rezultacie ludzie zaczynają mieć tam jakiś mętlik w głowie. Nawet pan prezydent Duda plecie Androny o tym, że tu judeochrześcijaństwo, przy okazji pożaru katedry Notre Dame, że to judeochrześcijańskie korzenie Europy, no po prostu no już nie chcę, bo to jest jednak prezydent naszego państwa, więc już takiego mamy prezydenta, no trudno. Ja na szczęście na niego nie głosowałem, więc nie mam żadnych wyrzutów sumienia, ale naczelnik państwa, który go wynalazł i nastręczył Polakom, tak jak przedtem nastręczył Polakom kukuńka, no to powinien jednak posypać sobie głowę popiołem. No już środa popielcowa minęła, ale właściwie to wziąć tam trochę popiołu z krowy i posypać sobie głowę.
Czy przyczyną tego szabezgojostwa jest może Gazeta Wyborcza lub inny koszer Zeitung ze swoją nachalną propagandą? No to jest rzeczywiście, to jest przyczyna bardzo istotna, dlatego że Gazeta Wyborcza jest adresowana do mikrocefalii. Nie chciałbym być niegrzeczny, ale wydaje mi się, że wśród nauczycieli mikrocefalii jest całkiem sporo. No i w związku z tym oni myślą, że to wszystko naprawdę, że tego Holokaustu trzeba nauczać i tak dalej, że od tego coś zależy. Tymczasem nauczanie Holokaustu ma na celu wywołanie w społeczeństwie polskim takiego nie bardzo wiadomo skąd się biorącego poczucia winy wobec Żydów. Po to jest to potrzebne poczucie winy wobec Żydów, że łatwiej Żydom będzie nas operować, bo jakby my nie będziemy się odważali im sprzeciwiać, skoro będziemy mieli to poczucie winy. I Gazeta Wyborcza i inne koszer Zeitungi, zarówno papierowe, jak i tam elektroniczne, w tym poczuciu winy Polaków utwierdzają, więc to rzeczywiście jest przyczyna. Trzecia możliwość, czy też należy uznać, że niestety w jakiejś części jesteśmy narodem idiotów i nie da się z tym nic zrobić. No, Józef Piłsudski tak Polaków nazywał, ale myślę, że niesłusznie, no bo to nawet z jego punktu widzenia, co to za przyjemność i co to za zaszczyt rządzić narodem idiotów. No to każdy idiota by coś takiego potrafił. W związku z tym myślę, że nie powinniśmy powtarzać tego błędu Józefa Piłsudskiego, podobnie jak wielu innych jego błędów, tylko analizować rzeczywistość taką, jaka ona jest. Polacy narodem idiotów jednak chyba nie są, na co zwrócił uwagę, no nie byle kto, tylko sam Izrael Katz, pełniący obowiązki izraelskiego ministra spraw zagranicznych, który powiedział, że Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki. No, to nie jest argument za tym, że Polacy są narodem idiotów. I wreszcie, na koniec, proszę darować, jeśli wyraziłem się zbyt wulgarnie, ale jeżeli mamy aktywnie konfrontować się ze zjawiskiem, to należy najpierw zdiagnozować przypadek. Bardzo interesuje mnie pańskie zdanie. Pozdrawiam, Sławek Kwiatkowski z Łodzi. No to już ja się nie, wcale nie użył pan jakichś takich wulgarności. Przeciwnie, no język jest dosadny, ale nie wulgarny. A te trzy warianty są bardzo merytoryczne. Jeden, jak powiadam, jest chyba niesłuszny, natomiast te dwa pozostałe, znaczy ten środkowy o Gazecie Wyborczej jest jak najbardziej uzasadniony, ten drugi też chyba nie jest do końca słuszny, chociaż oczywiście w społeczeństwie naszym pewna podatność na żydowską propagandę daje się zaobserwować, zwłaszcza u takich młodych wykształconych z wielkich miast. No jak tak patrzę na tych młodych wykształconych, to mi się przypomina taka anegdotka o Murzynach, którzy się skłaniają ku socjalizmowi. W każdym razie w latach 70. tak się skłania. Tam taka ekspansja taka sowiecka była na Afrykę. No i wtedy kursował taki dowcip po Warszawie, że czarni są czerwoni, bo są jeszcze zieloni. No i chyba coś jest tutaj na rzeczy. Proszę państwa, następnym pytającym jest pan Dawid Sikora. Pan Dawid Sikora pisze tak: witam panie Stanisławie. Mam pytanie dosyć luźne. Jak to jest, że pan ma włosy wiecznie młode? No, wiecznie młode, coraz mniej ich mam, a że nie mam siwych włosów, bo chyba o to panu chodziło, no to chyba jest dziedziczne, bo w mojej rodzinie nikt nie miał siwych włosów, mimo że dożywali, znaczy rodzice to nie, ale bo mama, moja matka moja zmarła w wieku 57 lat na zawał serca, ojciec w wieku 72 lat, więc
moim wieku, ja już jestem właśnie dokładnie w tym, też nie miała ani jednego siwego włosa i matka nie miała i on, więc ja chyba ten gen wykluczający siwiznę po nich odziedziczyłem. Drugie pytanie już nieco poważniej. Tłumaczy pan różne rzeczy, które nie są łatwe do zrozumienia, a pan objaśnia w taki sposób, że dziecko z podstawówki zrozumie. Pytam jak? Pozdrawiam serdecznie. No, proszę pana, to jest rzecz prosta. Nawet dziecku można wytłumaczyć sprawy bardzo skomplikowane, ale pod jednym warunkiem, że ten, który je tłumaczy, sam je rozumie. W przeciwnym razie tłumaczy, ale nikt żadnego pożytku z tego nie ma. To tak jak w tej anegdotce o dwóch ekonomistach. Rozmawiałem dwaj ekonomiści, no i jeden powiada tak, słuchaj, no ani w ząb nie mogę zrozumieć, na czym właściwie polega ten kryzys finansowy. A ten drugi powiada, to nic nie szkodzi, ja ci zaraz wytłumaczę. O, wytłumaczyć to i ja potrafię. Także to jest anegdotka, która dokładnie ilustruje ten problem. Pan Łukasz Jaroszyński, co pan myśli o Bronisławie Geremku i czy może przybliżyć pan jego postać od strony mniej znanej niż obowiązująca linia partii? No, profesor Bronisław Geremek, no pierwszorzędne koszenie oczywiście miał, ale przy tym wszystkim jeszcze no, różne takie meandry ideologiczne, tam takie różne slalomy ideologiczne wykonywał, bo był działaczem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i to w okresie, kiedy partia łamała kości, kiedy partia mordowała ludzi, no wtedy to drogiemu Bronisławowi jakoś nie przeszkadzało. No a potem, jak już tam pojawiły się lepsze możliwości konfiturowe, to już tak z PZPR-em się coraz mniej identyfikował, ale to nie znaczy, że jakaś cieniutka pępowinka go tam łączyła z tymi środowiskami, bo na początku lat 60. Bronisław Geremek pojechał do Paryża na stanowisko dyrektora takiej polskiej placówki naukowej, stacji Polskiej Akademii Nauk, co bez zaufania służb tak zwanych byłoby niemożliwe, byłoby niepodobieństwem. Więc drugie takie powiązanie. Trzecie wreszcie po takie bardzo oryginalne. Otóż kiedy drogi Bronisław znalazł się w Paryżu, i tam nawet chyba jeszcze doktorem uczonym nie był, bo on zrobił doktorat z paryskiego półświatka w średnim wieczu. Tam był mediewistą i właśnie takimi kwestiami się interesował. Zresztą ten półświatek rzeczywiście był bardzo ciekawy, o czym możemy przeczytać w poezji Franciszka Villona, średniowiecznego poety. Nie wiem, czy państwa nie zgorszę, ale zacytuję jeden fragment takiej ballady o Villonie i grubej Małgośce. Już zgoda, Małgoś pleszcze mnie po głowie, pierdnie siarczyście, wzdęta jak ropucha, śmiejąc się swoim picusiem na zowie życzliwe, nóżką przygarnie do brzucha. Schlani oboje śpimy jak barany, a gdy nad ranem burknie jej w żywocie, wyłazi na mnie na juczne pacierze, aż jęknę pod nią na poły złamany. I tak się pławim, leżąc w własnym pocie, w bordelu, kiedy mamy zacne leże. Więc widzicie państwo, że mnóstwo materiału do głębokich studiów tam było. No i Bronisław Geremek te materiały tam zgłębiał, chyba się doktoryzował właśnie z tego, ale nie to jest ważne, bo ważne jest, że miał odczyt kiedyś w Paryżu, jako nikomu nieznany tam początkujący naukowiec z Polski. Tymczasem na tym odczycie pojawiła się śmietanka świata naukowego paryskiego i śmietanka świata politycznego. Nieomylny to znak, że drugą pępowinką, która łączyła profesora Bronisława Geremka z pewnym środowiskiem, właściwie trzecią, bo jedna to są korzenie, druga to jest tam bezpieczniacka pępowinka, a trzecia to jest masońska. Otóż to by wyjaśniało,
że tak powiem, taką wyjątkową pozycję, jaką drogi Bronisław w polskim życiu publicznym zajmował. Przypomnę, że była to postać na tyle enigmatyczna, że aż ukuto takie spostrzeżenie w stosunku do Bronisława Geremka, że jak Bronisław Geremek jest na schodach, to nigdy nie wiadomo, czy wchodzi, czy schodzi. No więc tak to z nim było, z tym profesorem Geremkiem. No, to postać jest taka, że rzeczywiście wycisnął spore piętno na polskim życiu publicznym, zwłaszcza pod koniec lat 70., a już z całą pewnością na przełomie lat 80. i w latach 80. oraz w latach 90., kiedy był ministrem spraw zagranicznych, no i zapomniał postawić Amerykanom jakieś takie warunki, żeby w zamian za, kiedy byliśmy przyjmowani do NATO w 1997 roku, profesor Geremek jako minister spraw zagranicznych zapomniał postawić Amerykanom taki warunek, ale nawet prośbę złożyć, żeby w zamian za przekazanie Amerykanom polskiego terytorium dla potrzeb ich tam rozgrywki globalnej z Rosjanami, żeby jednak Amerykanie zobowiązali się wobec Polski, że nie będą na Polskę wywierali żadnych nacisków w sprawie żydowskich roszczeń majątkowych. No, to, że pan minister Geremek zapomniał takiej prośby złożyć, to jest zrozumiałe. Podobnie jak zrozumiałe jest to, że kiedy przewodniczący Kongresu Polonii Amerykańskiej właśnie w latach 90., zanim Polska została przyjęta do NATO, pod petycją do Kongresu zebrał 9 milionów podpisów, no to natychmiast rozpoczęła się przeciwko niemu wściekła kampania dyskredytująca go jako antysemitnika. Edward Moskal rzeczywiście nie kucał przed Żydami, bo on nie widział żadnego powodu, żeby przed nimi kucać. I ta kampania była inspirowana właśnie z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, czyli przez drogiego Bronisława. Trzecią wreszcie zasługą drogiego Bronisława jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Otóż kiedy ministrem spraw zagranicznych został Radosław Sikorski, książę małżonek, no to pojawiło się tam jakiś zaniepokojony czytelnik Gazety Wyborczej, napisał tam list, czy to nic złego się w związku z tym nie stanie, ale Judenrat Gazety Wyborczej taki uspokajający komunikat wysłał, że bez względu na to, kto jest ministrem spraw zagranicznych, to Ministerstwem Spraw Zagranicznych kieruje ekipa ukształtowana czy skompletowana przez Bronisława Geremka. I tak jest do dnia dzisiejszego, proszę Państwa. Ostatnie pytanie. Grzegorz Grek. Dzień dobry. Podawał pan kiedyś swój projekt przepisu prawnego, który według pana mógłby zastąpić ustawę antyaborcyjną, który, o ile pamiętam, brzmiał: przy wypadku zabójstwa dziecka nienarodzonego sąd może uwolnić podżegacza od kary. Rzeczywiście, podobnie, znaczy to nieważne, tak brzmiał, taki był sens. A co w takim wypadku z medykiem dokonującym tego zabiegu? No medyk nie występuje tu jako podżegacz, tylko jako zabójca, działający przeważnie z chęci zysku, także odpowiadałby tak jak za zabójstwo, do kary śmierci włącznie, a ponieważ nie ma teraz kary śmierci, to do dożywotniego więzienia włącznie. Proszę Państwa, bardzo dziękuję za ten krótszy niż zazwyczaj kontakt z Państwem. No i ponieważ jesteśmy już w Wielkim Tygodniu, to życzę Państwu wesołych i przyjemnych świąt, mimo sytuacji, jaka coraz ciaśniej nas otacza.